Otwórzmy Księgę Izajasza na pierwszym rozdziale, od początku do 25 wersetu. Mówiliśmy o upadłym stanie państwa i narodu. W przypadku, szczególnie w przypadku Izraela, możemy tak powiedzieć, ponieważ państwo, naród i religia w tym akurat przypadku to było jedno. I tu ciekawą taką obserwację, myślę, poczyniliśmy, że Bóg, zwracając się do tego upadłego narodu i państwa, mówił o dwóch aspektach jego odnowy. Mówił o tych dwóch aspektach równolegle, obok siebie, a nie niezależnie od siebie. Często dzisiaj oddziela się odnowę moralną narodu i państwa od odnowy politycznej. A w tym fragmencie rzeczywiście jest mowa o tym aspekcie religijnym, gdzie Bóg mówi: obrzydły mi wasze święta, nie mogę znieść waszych nowiów, sabatów. Mówi o obłudnym przeżywaniu religii, choć to się odbywa z wielką pompą, tam jest dużo różnych ceremonii, jest dużo modlitw, to Bóg mówi, że to go mierzi, to wzbudza jego obrzydzenie i absolutnie to nie działa, nie przynosi to mu żadnej chwały, ani też nie powoduje jego działania na rzecz tego narodu. Wręcz przeciwnie. Zaraz po tym, po apelu o odnowę religijną, jest apel o naprawę państwa, o naprawę funkcjonowania na przykład aparatu sprawiedliwości, gdzie Bóg przez tego proroka ubolewa, że w tym narodzie źle się dzieje ludziom, którzy potrzebują obrony państwa. Zamiast obrony mają krzywdę ze strony sędziów, ze strony władz. I że żeby zeszło na nich błogosławieństwo, to muszą zarówno odrzucić obłudę i wrócić do szczerości w przeżywaniu więzi z Bogiem, jak też muszą naprawić system polityczny swojego państwa, oczyścić go z nieprawości i wrócić do, nomen omen, prawa i sprawiedliwości. Nie można dokonać samej moralnej odnowy narodu, a reszta wszystko się ułoży. Musi do tego też dojść reforma struktur i funkcjonowania państwa, żeby to, co się dzieje wśród ludu, znalazło oparcie na szkielecie, którym jest państwo. Dopiero wtedy jest trwały taki schemat stosunków społecznych i takiej rzeczywistości Bóg obiecuje swoje błogosławieństwo. Bardzo smutne jest, że nie studiujemy tego fragmentu Biblii i nie przyjmujemy wiedzy teoretycznej, że tak mogłoby być. To jest z tego studium najsmutniejsze. Często studiuje się Biblię o różnych złych rzeczach, i wiemy, że to się może wydarzyć potencjalnie, ale wiemy, że to się nam nie dzieje. A tutaj czytamy i tak jakbyśmy wzięli gazetę. Wszystko to tam jest. To napisane zostało 2,5 tysiąca lat temu i to jest przecież tak aktualne, mówię, jakbyśmy czytali doniesienia z głównych mediów na temat sytuacji w Polsce. Mamy jasność co do stanu, w jakim się Polska znajduje. Wielu nawet bożych ludzi mówi, że ten naród już jest skazany na pożarcie. Że on już się nie odrodzi. Już zatracił możliwość zmądrzenia i odrodzenia się. Nie wiem, czy czytaliście ostatnio serię takich artykułów takiego pana Krzysztofa Kłopotowskiego na Salonie 24. I on mówi mniej więcej tak. O niepodległości nie macie co marzyć. Widzicie, Kaczyński marzył i co się z nim stało? Oczywiście nie sugeruję, że to był zamach, tylko takie prawa historii zadziałały. To jest ta granica zakreślona nam od góry. I później mówi, możecie się dalej żreć z nami i będzie jeszcze gorzej. A dogadajcie się z nami, to będziecie mieć lekką niewolę. Czyli mówię, z jednej strony mamy część ludzi, którzy straciła wiarę, że ten kraj się jeszcze podniesie z kolan. Mamy część ludzi, którzy ewidentnie odrzucili myśl o niepodległości i myślą tylko o warunkach kapitulacji, czyli o warunkach bycia kolonią, żeby nam te plagi spadały na nas, ale trochę mniej, żeby nas swoimi batogami okładali, ale może nie Ruscy, tylko Niemcy, bo zawsze to Niemiec mniej bije niż Ruski. Część naszych rodaków stwierdziła, że tu się nie da żyć, nie ma się co męczyć i uciekła stąd. Parę milionów. Zobaczcie, że takie plagi na nas kiedyś spuszczali nasi wrogowie. Rok 81, stan wojenny. I jedną z represji stanu wojennego to było zmuszenie
do wyjazdu 800 tysięcy ludzi, o takiej liczbie się mówi, niektórzy mówią o milionie lub jeszcze więcej, ale przyjmijmy te 800 tysięcy. To jest represja Sowietów na Polskę. Zobaczcie, represja, że 800 tysięcy ludzi najbardziej wartościowych zostaje zmuszonych do wyjazdu z Polski. I mamy rok 2003, gdzie lansuje nam się, że będziecie se mogli pojechać z Polski. Prezydent mówił, że najlepsze to szczęście, ten świetlany raj, jaki ja wam mogę przychylić, tego nieba do ziemi, to, że będziecie mogli pojechać na te Mercedesy. Dokładnie na mycie tych Mercedesów. Nie? To jest perspektywa dla największego kiedyś państwa Europy. No gdzie tu sens? No a myśmy ani nie wyjechali, ani nie uważamy, że tu się nic nie da zrobić, bo coś robimy. Nadzieja nie jest zbyt wielka. Nikt się nie oszukuje. Ale jedno jest pewne. Gdzie możemy coś zrobić i co zrobimy? To jest dziedzina tej odnowy duchowej. Być może nie wpłyniemy w ogóle, ponieważ nie stanie się ta odnowa państwowa. Może nie będziemy mieli niepodległości, może nie będziemy mieć prawa i sprawiedliwości jako podstaw naszego funkcjonowania w dziedzinie państwowej. Ale zostając tutaj, bo Bóg nas zrobił Polakami, tu umieścił, tu stworzył, w tej rodzinie, w tej ojczyźnie, mamy do zrobienia unikatową rzecz, której ani PiS nie może zrobić, ani Gazeta Polska, to możemy zrobić tylko my. Oczywiście jakaś grupa ludzi nam podobnych w naszym państwie. Możemy prowadzić jakąś część, czy promilową, czy procentową, Bóg to wie, nie my, tego narodu, szczególnie przynajmniej jego elity, do poznania Boga. Poznania Boga w taki sposób, żeby nie musieli mnożyć tych bezsensownych modlitw, które pozostają bez odpowiedzi, bo nie mogą się spotkać z odpowiedzią, bo są przez ludzi grzesznych o nieczystych rękach zanoszone. Możemy sprawić, że liczba ludzi, którzy rzeczywiście będą prawdziwe modlitwy z czystym sercem wznosić do Boga, w tym kraju wzrośnie. I choć po ludzku nie ma nadziei, to wtedy możemy liczyć na odpowiedź Boga dla tej garstki. A jeśli tej odpowiedzi nie będzie i nie będzie odnowy politycznej, to my i tak osiągnęliśmy sukces, bo przyłożyliśmy rękę do tego, co Jezus nam zlecił, do tego, by z królestwa ciemności ludzie byli wyrywani do królestwa Jezusa. Pomimo tej strasznej wizji rzeczywistości, którą widzimy w Biblii, nie w sensie teoretycznym, tylko w sensie bardzo praktycznym, widzimy, że to jest to samo, co czytamy o tych przekleństwach, my doświadczamy, widzimy to na każdym kroku, to co my robimy, jest po prostu skazane na sukces. W tej dziedzinie, przynajmniej w tej dziedzinie wyrywania ludzi z królestwa ciemności do królestwa Jezusa. Jeśli Bóg to pobłogosławi i jeszcze coś się dobrego stanie z tą Polską, no to będziemy mogli tylko się cieszyć. Póki jeszcze możemy tu żyć, nie będziemy stąd uciekać.